W ubiegłym roku gliwickie organizacje pożytku publicznego zebrały ponad 3,5 miliona złotych. Z roku na rok zwiększają się wpływy na rzecz gliwickich OPP. Jest to cała lista organizacji z różnych dziedzin, różne branże. Są to organizacje sportowe, religijne, kulturalne. Więc no jest naprawdę, każdy znajdzie jakąś taką dziedzinę, która jest związana z jego pasją, dzięki której mógłby z czystym sercem oddać ten 1% podatku. W Gliwicach działa ponad 500 organizacji pozarządowych. Pracę ich wszystkich koordynuje Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Co prawda tylko 43 z tych organizacji mogą ubiegać się o 1% podatku, ale to i tak dużo. Najwięcej w ubiegłym roku zebrało Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Sezam. Ich budżet zasiliła kwota 1 miliona 115 tysięcy złotych. Jak widać, są to sumy, o które warto walczyć. Te pieniądze zostają w mieście i wykorzystywane są z pożytkiem dla beneficjentów tych organizacji. Oczywiście gliwickie OPP nie mają takiego wsparcia medialnego jak fundacje działające przy dużych stacjach telewizyjnych. Jednak z promocją świetnie sobie radzą. I w tym roku odbędzie się sporo wydarzeń promujących przekazywanie 1% podatku dla gliwickich organizacji. Będzie po Gliwicach jeździł przez jeden miesiąc autobus oklejony grafiką 1% podatku. Będzie akcja fotomieszkańca, więc zapraszamy wszystkich na Starówkę 11 marca. Będziemy się fotografować z plakatem, będziemy promować te organizacje, będziemy sprzyjać im, ale już 28 lutego w Europie Centralnej będzie bardzo ciekawa inicjatywa. OPPA to się nazywa. Wydarzenie to polega na tym, że organizacje pożytku publicznego będą się prezentowały ze wszystkimi swoimi możliwościami. Będą psy, będzie muzyka, będzie sport. Emitowane będą również spoty na ekranach LED. Na koniec dodajmy, że Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych zachęca też kolejne organizacje, które chciałyby w następnym roku zbierać 1% podatku na swoją działalność. Specjaliści z centrum chętnie pomogą.